Hejka kochani, witam się z wami serdecznie, tym razem z mojej kuchni. Ja dzisiaj miałam ranną zmianę, więc to jest taki szybciutki obiad po pracy. Zobaczcie, ja tu usmażyłam dla Darka mięso. Było to gotowe mięso, takie z pudełka gyrosowe. No i smażymy sobie do tego frytki. A jako warzywko będzie dzisiaj surówka z białej kapusty. Naprawdę polecam Wam serdecznie tą kapustę, ją można kupić w Lidlu. Więc taki oto obiadek, zobaczcie. Ja sobie zjem same fryteczki z sałatką. No a dla Darka, zobaczcie, cała patelnia mięcha. Jak tyle mięsa zje, to na pewno będzie najedzony. Po pracy fizycznej zazwyczaj mężczyźni muszą napchać brzuchy. Same doskonale o tym wiecie, na pewno macie mężów w domu, którzy również z chęcią. No i tak wygląda to danie już na talerzu, zobaczcie. Zupełnie jak z tureckiej restauracji, mięsko pachnie bardzo ładnie. Do tego również suróweczka, nie nakładam jej bezpośrednio na talerz, ponieważ nie chcę, żeby frytki namiękły. Widziałyście, że smaczyłam frytki na głębokim oleju, takie nam najbardziej smakują. To są takie gotowe frytki, wiecie, kupione w paczuszce, można je spokojnie upiec w piekarniku, wtedy one mają, wiadomo, mniejszą zawartość tłuszczu, ale tak jak Wam mówię, my wolimy takie właśnie chrupiące, usmażone w głębokim oleju. Więc my zaraz zabieramy się za jedzenie, ale Wy zostańcie ze mną, ponieważ to nie będzie dzisiaj koniec tego vloga. Dziś mam dla Was niespodziankę, przygotujemy sobie wspólnie świąteczne pierniczki i będzie to przepis mój własny. Kiedyś piekłam te pierniczki z moimi synami, oni na pewno już o tym zapomnieli. Piekliśmy te pierniczki do szkoły, bo były różne takie wyprzedaże tam w szkole. No teraz niestety przez koronawirus dzieci nie mogą nic zrobić wspólnie z rodzicami, zwłaszcza przed świętami, ale ja postaram się ten przepis przypomnieć i zrobimy sobie go wspólnie. To są wyjątkowe pierniczki, które są bardzo mięciutkie, na bazie marmolady, więc można je zaraz... No więc, moi drodzy, obiadek jest już zjedzony, było bardzo smacznie. Tak jak Wam mówiłam, nam najlepiej smakują frytki smażone w głębokim oleju. Najlepiej by było, gdyby były przygotowane z prawdziwych ziemniaków, ale przez wygodnictwo i brak czasu przechodzimy na gotowe produkty. Można się nimi również najeść, no i przygotowanie posiłku trwa znacznie szybciej. Zanim przejdziemy do pieczenia pierniczków, chciałabym Wam pokazać, co kupiłam w Edece i w Lidlu, ponieważ ja pomału robię już zakupy świąteczne. Zakupiłam dwie kostki masła, no bo będę jeszcze coś piekła, więc na pewno masło mi się przyda. Zakupiłam migdały, bo postanowiłam, że w tym roku nie będę piekła ciasta w blachach, tylko będę robić takie po prostu desery, ciasteczka, żeby, wiecie, nikomu się to nie znudziło, a my jesteśmy tylko we dwoje, więc chciałabym, żebyśmy wszystko po prostu zjedli. Będę robiła z wiórków kokosowych Raffaello, więc zakupiłam dwa opakowania. Mam również mak, muszę niestety ten mak zmielić, a nie mam płynka, więc będzie to troszeczkę problem. Chciałabym zrobić makówki według przepisu Kasi. Zobaczymy, czy mi się to uda. Kupiłam po dwa opakowania takich kabanosów, bo nie może być świąt bez takich suchych wędlin. Kupiłam również dwa opakowania takich cienkich kabanosów. Zobaczcie, u nas można to kupić normalnie w Lidlu, nie trzeba specjalnie udawać się do polskiego sklepu.
zakupiłam sobie taki miks ziaren do sałaty. Zakupiłam bardzo wiele różnych orzechów. Zobaczcie, to są takie orzechy laskowe, migdały. Zakupiłam. No i zobaczcie, tutaj przypałętała się następna paczka habanosów. Zakupiłam w promocyjnej cenie dwa opakowania kawy Jacobs. Zobaczcie, była naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie, a jest bardzo smaczna. Rodzynki. Też tutaj jest na pewno jeszcze jedno opakowanie. Duża ta siatka jest. Kolejne migdały. Cukier waniliowy i ten od doktora Edkera jest to prawdziwy cukier waniliowy, a nie wanilinowy. Następne migdały. Cukier waniliowy. Migdały. Biały pieprz. No i kupiłam 4 kostki marcepanu, ponieważ będę chciała zrobić takie kartofelki marcepanowe obtaczane właśnie w biurkach migdałowych. Rodzynki kolejne. Słodka papryka. Kolejna kostka marcepanu. Powidła do dzisiejszych pierniczków. Polewa czekoladowa. Cóż tu jeszcze mamy? Marcepan. I kolejny marcepan. Siatka jest już pusta. Nic w niej nie ma, więc widzicie, takie oto zakupy poczyniłam na zbliżające się już. No więc, moje drogie, mój przepis na pierniczki jest naprawdę bardzo szybki i prosty. Zaletą tego przepisu jest to, że te pierniki można jeść od razu po upieczeniu. Naprawdę są bardzo smaczne i w dużej rodzinie pewnie zniknęłyby do świąt. Ja postaram się zrobić tutaj taką dość małą porcję, ponieważ my jesteśmy tylko we dwoje, nie spodziewamy się gości, no a nie chciałabym też tych ciastek później po świętach wyrzucać. Zaczynamy od roztopienia w dość sporym garnku pół kostki masła i później do tego masła będziemy dodawać 2 łyżki miodu i 3 łyżki powideł śliwkowych. Ja będę to pomalutku tutaj w garnku robić i będę Wam pokazywać. Niestety jedną ręką się to nie uda, więc postaram się jakoś ustawić aparat, żebyście mogły widzieć, jak to wszystko wygląda. No nie jest to takie proste w kuchni pracować z kamerą. Trzeba by było w każdym miejscu w domu posiadać jakiś statyw. Zobaczę, czy mi się uda to tak ustawić. Dobrze, kawałek tego garnka jest widoczny. Dobrze. Tak musi wystarczyć niestety. Już bardziej nie uda mi się naprowadzić tej kamery na ten garnek. Weźcie sobie garnek właśnie dość większy, żebyście później mogli w tym garnku przygotować ciasto. No i do tego masła dodajemy takie 2 czubate łyżki miodu. No oczywiście naturalny miód, nie żaden jakiś tam sztuczny. Ja tutaj miałam taką resztkę, więc od razu sobie ją zużyję. I wszystko razem mieszamy w tym garnku. Ja do pierniczków kaka nie dodaję. Ale jeżeli Wy lubicie takie dość ciemne, to możecie również dodać kakao. Ja tego nie robię. No i do naszej mieszanki dodajemy również 3 czubate łyżki powideł śliwkowych. 3 czubate łyżki. To jest około pół słoiczka. Powiem Wam, kiedyś jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam powidła śliwkowe. Ten smak właśnie przypomina mi dzieciństwo.
jak babcia smarowała nam bułki takie świeżutkie, dopiero co przyniesione z piekarni, właśnie powidłami śliwkowymi, oczywiście własnej roboty. I popijałyśmy to wszystko ciepłym mlekiem. No niestety dzieci teraz wolą McDonaldy, pizzę. Nie lubują się w takich naszych smakach z dzieciństwa. No i tak ma wyglądać ta nasza masa. Dokładnie widzicie, jak to wygląda. Myślę, że z tego mojego przepisu wyjdzie dość sporo ciastek. Rozpuszczamy całkowicie to masło i poczekamy, aż ta mieszanka nam lekko zawrzy. Powiem Wam, że już teraz nawet niektórzy nie robią domowych wypieków, nie pieką w domu. Wolą iść do sklepu i kupić coś gotowego, bo wiecie, w domu nie zawsze wyjdzie. A jeżeli macie jakieś sprawdzone Wasze cukiernie, no to wyroby u takich cukierników są naprawdę bardzo smaczne. I po co bawić się z tym wszystkim w domu? No ja kiedyś, jak miałam małe dzieci, to często piekłam, a teraz już ani nie ma komu tego jeść. A w naszym wieku już też warto uważać na zjedzone kalorie, więc nie często się już robi takie domowe wypieki. Poczekamy, aż lekko nam ta mikstura zawrzy. Ona nie musi się zagotować, ale najlepiej jakby puściła kilka bąbelków, to wtedy będziemy wiedzieć, że jest to wszystko dobrze zamieszane. No i taką tą miksturę zostawiamy. Nasza masa już przestygła, więc dodajemy teraz resztę składników. Ja dodaję tylko pół szklanki cukru, ale Wy możecie dodać 3/4 szklanki cukru, bo w oryginalnym przepisie jest właśnie tyle cukru, 3/4 szklanki. Dodajemy jeden cukier waniliowy. Wszystko bezpośrednio do garnka. Dodajemy przyprawę do pierników. Zazwyczaj przyprawy do pierników są na jedno użycie. Jeżeli macie jakieś takie większe opakowania, no to wtedy musicie sobie same. Ja mam jeszcze aromat waniliowy w olejku, więc również go dodam. Wtedy nasze ciasteczka będą bardzo aromatyczne. Dodajemy do naszej mieszanki 2 szklanki mąki i sprawdzamy, jaka będzie konsystencja ciasta, bo według potrzeby będziemy musieli dodać więcej lub mniej, ale w standardowym przepisie jest 2 szklanki mąki. Ja tutaj mam drugą szklankę, pomału będę już to mieszać. I dodam drugą szklankę mąki. I wszystko w tym garnku wyrabiamy. Do naszego ciasta będziemy potrzebować też jajeczek średniej wielkości, 2-3 jajka, w zależności jaką macie mąkę. Ja na razie dodam 2. I zobaczymy, jak to nam się będzie wyrabiać. Oczywiście jak macie jakieś takie roboty, które za Was wyrobią ciasto, no to możecie sobie skorzystać. Ja takiego robota nie mam, więc wszystkie te składniki wyrobię ręcznie. Teraz już trzeba przejść na wyrabianie ręczne i sprawdzać, czy nie trzeba dosypywać odrobinę mąki. Powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie to ciasto już teraz, więc myślę, że nasze pierniczki będą naprawdę bardzo smaczne. Muszę podsypać jednak mąką,
bo moja masa jednak bardzo mało odparowała, a ciasto musi być dość takie zwięzłe. No jak standardowe kruche ciastka. No i robimy to ciasto, zarabiamy, aż odklejać się nam będzie ręka. Ciasto mam już wyrobione, znajduje się ono już na podkładce. No i zapomniałam Wam powiedzieć, że oczywiście żadne ciasto się nie uda bez dodania środka spulchniającego. U mnie to jest soda, jedna łyżeczka sody. Wy możecie dodać jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Obojętnie czego. No i wałkujemy. Ja rozwałkowałam swoje ciasto na około 2 cm grubości. Wy możecie zrobić sobie cieńsze, grubsze, jakiekolwiek tam chcecie. Zobaczcie, tutaj w cieście widać kawałki tych powideł śliwkowych. Próbowałam odrobinkę tego ciasta, naprawdę jest bardzo smaczne, więc jest szansa, że i pierniczki będą bardzo dobre. Ale no mam jedno zmartwienie, że wyszło mi tego ciasta naprawdę sporo, więc będziemy musieli rozdawać je chyba w prezencie świątecznym dla znajomych. Pokazywałam Wam już wcześniej moje foremki, tak one wyglądają, więc weźmiemy się teraz do wykrawania naszych ciasteczek. Mają to być wreszcie świąteczne pierniczki. O, zobaczcie, ja mam takie gwiazdeczki. Tak one wyglądają. Zrobię trochę gwiazdeczek, trochę Mikołajów. Jeśli wyjdzie nam za dużo tych pierniczków, to tak jak mówię, możecie zapakować je w ozdobną folię i po prostu rozdawać znajomym w formie prezentu. Teraz porobimy sobie kilka Mikołaj. Mam jeszcze bałwanka. To jest naprawdę bardzo fajny, szybki przepis. Najwięcej czasu schodzi przy zagniataniu ciasta. No i mam jeszcze taką choineczkę. No naprawdę tych pierniczków będzie masa. Bardzo dużo mi wyszło. Jeśli któraś z Was chętna na świąteczne pierniczki, no to piszcie w komentarzach. No i pierwsze ciasteczka mamy już gotowe. Tak wyglądają wycięte pierniczki. Same praktycznie gwiazdeczki, jeden Mikołaj i jeden bałwanek, więc w następnych partiach postaram się więcej wykroić właśnie bałwanków i Mikołaji. Wkładam te pierniczki do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i damy im około 10 minut do upieczenia. One nie muszą bardzo długo siedzieć w piecu, ponieważ bardzo szybko się pieką. Musicie sprawdzać naprawdę, czy są już gotowe, jak lekko się już zezłoczą, podrosną odrobinkę, to możecie je spokojnie wyciągać. Bo tak jak Wam mówiłam, one nie powinny za dużo siedzieć w piekarniku, ponieważ jeśli je przepiecze... Zobaczcie, tak wygląda kolejna blacha przygotowana. Jedna jest już upieczona, kolejna siedzi w piekarniku, więc same widzicie, że upieczenie tych pierników nie jest pracochłonne. Naprawdę szybko one się pieką, musicie bardzo uważać i kontrolować stopień ich wypieczenia. Zobaczcie, a ja tutaj nadal mam ciasto, więc będę tak wykrawać aż do skończenia tego ciasta.
Tak jak Wam mówiłam, tych ciasteczek będę miała. Dzięki Bogu, jest to już ostatnia blacha pierniczków. Zobaczcie, tak one wyglądają. Powinny mieć właśnie taki kolor. Tutaj mam już upieczone. Najbardziej czasochłonne zajęcie przy pieczeniu pierników jest ich wycinanie i pieczenie, bo u mnie to trwało dokładnie 2 godziny. Nikt nie ma takiego ogromnego piekarnika, wiecie, jak w piekarniach, żeby... No i tak prezentuję się moje pierniczki. Można je jeszcze oczywiście udekorować. Jeżeli macie małe pociechy w domu, na pewno sprawicie im frajdę, przygotowując takie pierniczki upieczone, więc przejdziemy dziś do otwierania kalendarza. Poszukajcie tutaj ze mną dziewiątki. Ja już ją widzę, jest ona tutaj. No ten kalendarz po prostu, zobaczcie, cały już się rozwala. Trudno, musi jakoś wytrzymać do 24 grudnia. Nie mogę wyjąć tego produktu, który tutaj się znajduje. To jest jakaś pomadka, zdaje się. Powiem Wam, że w tym kalendarzu top trend, wszystkie produkty jak na razie są bardzo fajne. Więc ten kalendarz jak najbardziej wart był swojej ceny. O, tak, to jest pomadka i zobaczcie w jakim kolorze. Więc osoba, która wygra styczniowe rozdanie, będzie miała również taką piękną czerwoną pomadeczkę. Tutaj z tyłu mam kalendarz z Balei, więc poszukamy sobie również dziewiąteczki. Dziewiąteczka ukryła nam się tutaj. Ten jest taki sztywniejszy, ten kalendarz, więc dużo łatwiej się go otwiera. A w dziewiątce w kalendarzu Balea mamy płyn do kąpieli. Takie malutkie opakowanie, ale myślę, że na pewno komuś się przyda. Więc dziś w kalendarzach adwentowych znaleźliśmy takie dwa produkty. Myślę, że osoba, która wygra styczniowe rozdanie, będzie miała naprawdę bardzo fajne kosmetyki do przetestowania. Więc tak jak Wam mówiłam, rozdania będą na Instagramie. Tutaj na YouTubie ja Was o tym poinformuję, pokażę Wam produkty, które będą na rozdanie. Więc oczywiście z tego powodu warto subskrybować ten kanał. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie proszę w komentarzach, czy Wy z Waszymi dziećmi przygotowujecie przed świętami pierniczki świąteczne, czy raczej zdajecie się na kupne. Moje pierniczki są naprawdę bardzo proste w przygotowaniu. Do tego można je jeść zaraz po upieczeniu. Także serdecznie zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Nie jest on trudny. A na dziś będę z Wami się już żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko.